Siemano, pokażę tego glitcha na Xboxie z tym działkiem orbitalnym, bo no, robi się w sumie tak samo menu, tylko Xboxa czy PS-a się kurwa różni od siebie. No, tam odłączamy internet, a tu przechodzimy na offline'a. Jak widać, sesja publiczna. Tu odrodzenie na bazę trzeba sobie ustawić najlepiej, no i ewentualnie strojem, zmianą stroju zapisać grę. No mi tu kurwa ani zmiana stroju nie pomogła, ani dokupywanie amunicji, ani kurwa założenie oddycharki. No nie chciało się kurwa zakręcić to pomarańczowe kółko na dole po prawo. No ale to miesza z tym, ja i tak odrodzenie mam na bazę. To odradzam się w bazie. Tu zwróćcie na stan konta, jest 277 milionów, tam 695 tysięcy. Po odrodzeniu będę miał plus 500. Bo tu akurat wybrałem strzał za 500, nie za 750. No i robimy dosłownie to samo. Podchodzimy do działka orbitalnego, tak żeby była opcja dipadu w prawo. Dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Tu nie pokazywałem, że jestem na swobodnym czy asystowanym, no bo młody syn akurat gra na swobodnym, ja jestem na asystowanym, wiem, że do niego mogę dołączać. Klikam dołącz do gry, na tym czarnym komunikacie daję dipad w prawo, czekam chwilę, aż mnie załaduje do orbitalnego. Jak usłyszę ten dziwny taki dźwięk tego orbitalnego, spamujemy A. Spamujemy, potwierdzamy i ten komunikat, i tam wykupienie tego strzału. Normalnie no, napierdalamy guzik A. I teraz tu, podświetliłem na różowo. Zamykanie, ładowanie. Jak jest ładowanie, dopiero idziemy na ustawienia. Sieć. Przejdź do trybu offline. Przełączy nas na offline, wracamy na online i przechodzimy na główny dashboard Xboxa. Przyjdziesz to kurwa. I na tym dashboardzie głównym czekamy no 20 sekund. Tu mam nawet wznów. Nie, że tam od nowa, bo gry nie zamknąłem. Czekam tu sobie te 20 sekund wznów. I odpalam od nowa GTA. Aha, tu najważniejsze, trzeba odpisać na wiadomość, kurwa. Nie no, świruję. Nie trzeba. Minęło te 20 sekund, odpalam od nowa GTA, to znaczy nie od nowa, tylko kontynuuję. Nadal mam ładowanie, teraz musimy poczekać na komunikat, że przekroczono czas znajdowania sesji i tego komunikatu nie potwierdzamy, tylko dołączamy jeszcze raz do jakiegoś znajomego, który gra w GTA oczywiście. Może nie jest to tak szybki glitch jak kiedyś to było, bo kiedyś można było o wiele szybciej na nim zarobić. No teraz jednak, tak jak tu widać, filmik będzie miał chyba ze 6 minut. No tyle to niestety trwa, ale i tak warto z tego skorzystać. I ciebie też wyjebało się. No, naj-
najlepiej dogada się tutaj ze znajomym. Raz on dołącza do was, raz wy do niego. O, to jest ten komunikat, o którym mówiłem. Tego właśnie nie potwierdzamy, tylko dołączamy do jakiegoś znajomego, który gra w GTA. Klikam dołącz do gry. Tu mi samo to znika. Wyskoczy komunikat, czy na pewno chcę dołączyć do nowej sesji. Jakieś postępy zapisane, coś tam, pójdą się jebać. No to tamten właśnie teraz dopiero potwierdzam. Odradzam się w bazie, wstaję z wyra, czy tam nawet nie, daję 500 plus, dostaję